Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Podjeżdżam na plażę, tu stoi CRV-ka, też widzę z Krakowa. I słuchajcie, ma inne relingi i mocowanie. I to widzę, że nawet wypaśny od Tula, który chciałem kupić. I chciałem wam pokazać, jaka jest różnica między właśnie nieoryginalnymi tutaj zaczepami, łapami, a oryginalnymi. Tu jak widać, słuchajcie, jest wszystko wyżej. I to trochę może wygląda mniej estetycznie. Jednak zobaczcie, że boks się mieści nad anteną. Jest zdecydowanie wyższy. Czy moim zdaniem to nieładnie wygląda? Natomiast jak popatrzycie u mnie to wygląda tak, że ja mam właśnie oryginalne belki z łapami, tutaj wszystko oryginał. Moim zdaniem to dużo ładnie wygląda. I oprócz tego wszystko jest dużo niżej. Także efekt jest taki, że montując boksa, antena musi wyjść tutaj w otwór, ugłębienie w boksie. Teraz pytanie, co lepsze? Mi się wydaje, że i tak to rozwiązanie jest lepsze, bo ten jak boks jak siedzi niżej, to chyba są mniejsze opory powietrza, chociaż nie wiem, czy to ma znaczenie. Na pewno jest kwestia estetyki. Mnie się bardziej podoba, jak boks jest niżej osadzony. Napiszcie w komentarzu, co wam bardziej odpowiada. Ciekawy jeszcze jestem, no tam jest też interpaku. U mnie jest na równi tutaj, nie trochę wystaje poza tą linię dachu, otwierania tutaj w ogóle klapy. Jak wiecie, klapa się nie otwiera całkiem, więc ja tu musiałem ponalepiać takie brzydkie podkładki, żeby boks nie rysował klap. A tutaj to jest w ogóle chyba dokładnie ten sam boks. Coś mi się wydaje. Tutaj to tak wygląda. Chociaż widzę, że tutaj ktoś ma jeszcze więcej chyba regulacji, mógłby podciągnąć troszeczkę do przodu. U mnie się już nie da nic podciągnąć boksa do przodu.